Cześć siema, z tej strony też kolejny film na moim kanale, a dzisiaj Fall Guys. Ostatnio był Fall Guys, co prawda, ale mamy nowy sezon, czwarty, no i taki to jest moim zdaniem sezon trochę neonowy. No co się zmieniło w grze? No przede wszystkim lobby, muzyka właśnie taka jest, jak słyszycie w tle. Mamy wiele nowości, mamy tutaj nawet coś w lewym dolnym rogu, o którym miałam pojęcia. No i słuchajcie, na początku zostawcie tutaj łapęcie w górę i subika na moim kanale z dzwonkiem, przypominam, żeby być na bieżąco. No a jeśli chodzi o mój dźwięk, o mój głos, to sorry jakby były jakieś niedociągnięcia, ale mam nowy mikrofon, możecie słyszeć, bo no lepiej jest po prostu, to dużo daje. No ale mam ten nowy mikrofon i ogólnie nie ogarniam do końca jeszcze go, znaczy ogarniam, ale po prostu mam inne ustawienia, dopiero je testuję, więc no sorry jakby to, a my już chyba przejdziemy do odcinka, więc zaczynamy. No okej, no to jak już wam mówię na samym początku, mamy tutaj, jak klikniemy sobie N, oczywiście jakieś rzeczy, nie wiem o co tu chodzi nawet. No dobra, na razie odpuszczamy. W lewym dolnym rogu są jakieś challenge w ogóle. Nie wiem o co tu chodzi. Sklepik. Jakiś samuraje, Kizuna i... Okej? Okay? Nie wiem, dobra. Ostatnio był ninja, słuchajcie, w poprzednim odcinku. To dzisiaj weźmiemy sobie coś innego. Weźmiemy sobie takie coś, może. Weźmiemy sobie żółtą face, żółtą twarz. Weźmiemy sobie jakieś liście. Weźmiemy sobie jakiegoś króla małp. Albo jakiegoś robota w sumie. Weźmiemy sobie robota. I na przykład duod. Baletnicy, nie no dobra. No obojętny może być. Może być miodowy. Barbuzowy, nie wiem w sumie. Nieważne. Co tu się zmieniło? Coś tu się zmieniło? Nie wiem, może zmienimy sobie jeszcze to na jakieś takie... Nickname mam Rocky, to dobra, nieważne. Okej, okay, co my jeszcze tu mamy? Karnet, nie, najważniejsze jest karnet przecież. Co ja w ogóle robię, nie? Dobrze, mamy taki jego skin, koronkę. Lecimy. 1000 kudosów, nieźle. O, smutna buźka, nie, to ja tak raczej nie chcę. Tu mamy w ogóle skin rekina, jaki kozak skin. Ojej, disco kula. Fajne. Laser bean, nieźle. W ogóle ja nie wiem, czy ja wam mówiłem już w dzisiejszym odcinku, ale to jest moja reakcja na sezon właśnie czwarty, bo jeszcze nie grałem, więc no. Dosyć nieźle. Ale ładne, ej, podoba mi się to. Nie, Among Us. Among Us jest w Fallguysie. What? Na 5000 kudosów. Ja cię, ale skin. Jakieś kosmiczne tu jest, what this? 5000 kolejne. No i na samym końcu mamy takie coś. Ja cię kręcę, ale roboty tutaj są, dobra, tryby. Biorę to coś, podoba mi się. Play. A więc zaczynamy i przechodzimy do pierwszej giereczki. Okej, okay, jesteśmy na pierwszej mapie, której totalnie nie ogarniam. Więc zaczynamy. Słuchajcie, przepraszam, ja udzielam, ale ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Co to jest? Jaka długa? Jak ja mam to przejść? Dobrze. Ja, ej, to jest takiej gryfa, takiej jednej. Czekaj, ja nie wiem, jak to się nazywa ta gra. Nie znam nazw. Co? Ja mam po tym iść? Co ja mam tutaj robić? Ej, słuchajcie. Muzyka jaka, co się tu dzieje? Jak przytłumione, ale to jest kozak, słuchajcie. Przytłumiona muzyka jest, rozumiecie? Jak jesteśmy w tej wodzie, jak tu iść? Spadłem. No ja, a? Przytłumiona muzyka, to jest mega dobre. No, co? Przepraszam. Przepraszam, tu nic nie widać, ja nie umiem to grać. Czekaj, jestem tu? Nie, co mnie wybiło? Przepraszam was widzowie, jestem tragiczny w tą grę teraz. Ale tu się skoki oddaje, nie gadaj. Przeszłem! Jej, jestem za wodą, jaki sukces. Co tu się dzieje? Okej. Okay. Ja wcale... Co tu się klika? Nie! No jak to, przecież zaskoczyłem przez to, nacisnąłem spację.
zamykamy to. No co ja przecież klikam spację. O co w tej grze teraz chodzi? A niech mnie wybije. Czekaj, niech mnie wybije. Aha, fajnie. Ja nie wybija? Nie wiem, nie umiem. Ej, co, czemu ja rzucam jakieś krążki? Dobra. No. Aha, tego... Ja cię kręcę. No. Przepraszam. Widzowie, przepraszam. Ja nie umiem w to grać, tak? Dobra, wywalamy te krążki. Słuchaj, jestem na wyjściu. Dobra, idź. O, przegrałem. Ale jeszcze zanim polecimy, to odbierzemy sobie skina i kupniemy sobie. Mamy ananasową panią kosmonauczkę. Albo panią w sumie. Nieważne. Okej, jestem jeszcze raz i... Nie mam pojęcia, czy to jest ta sama mapa, zaraz się przekonamy. Bo jeśli ta sama, to... Ta sama mapa. Ale... Jest duża szansa, że pójdzie nam lepiej. Nie wiem, jak ta szansa jest naprawdę duża, ale chyba dobra. Duża szansa, tak? Dobrze, zaczynamy drugą giereczkę. Ma ktoś takiego skina jak ja? W ogóle nikt go nie nosi, nie wiem co jest. Parę osób. Leci im przez tą wodę! Skaczej! Ogarniam to, słuchajcie. Nie, no przecież wypychali mnie, to jest nie fair. Jeszcze raz, jeszcze mam szansę przejść. No znowu mnie... Już nie mam szansę przejść. Może to jest pierwsza runda, ludzie może nie ogarniają jeszcze tak. No, ale ja idę, a to samo idzie sobie, samoistnie idzie. Dobra, Dobrze, jest, jeszcze ludzie zostali, jeszcze nie przegrałem tego. No nie! Nienawidzę tego. A ja się zastanawiałem, po co to jest. No już wiemy. Tutaj będę chodził, nikt mnie nie walni. Jest, słuchajcie, jestem znakomity w tą grę. Nie jestem znakomity, jestem tragiczny w tą grę. Jest! Teraz co? Tak, mamy nie klikać, tak? Nie wiem, co... Co? Żyję! Ja jeszcze żyję! Widzowie! Koks! Nie, ja już nie żyję. No serio, jestem na samym początku. No co jest? Co to wymyślił? Kto? Chcę z nim mieć kontakt. Jaki skok to był życie? Dobra, idziemy bokiem. Biegnij! No ale oni blokują w tej wodzie, to się nie da. No, przepraszam widzowie, ja bym chciał chociaż jedną rundę przejść. Sorry widzowie, nie umiem to grać. Widzimy się w drugiej rundzie. A przy okazji, słuchajcie, mamy jedną koronę, a bardzo mi się to podoba, nie wiem. Znaczy ja nie chcę mi się zbierać, ale a bardzo mi się podoba ta twarz. Więc w tym momencie biorę pulszy, no i mamy sobie, ekwipnijmy. Czarna twarz, no i wymieńmy sobie skina, bo to nie pasuje akurat. Myślę, że bardzo będzie pasować do tego ta małpa. Ukochana nasza małpa. Więc idziemy do... No, kolejny gier. Dobrze, słuchajcie, a więc ostatnia szansa na życie. Wy to zobaczycie oczywiście w przyspieszeniu, no bo jak musimy to przejść, bo jak nie przejdziemy, to ten odcinek musi się skończyć. Więc chyba nie chcecie, żeby ten odcinek się skończył jeszcze tak szybko, bo nie przetestowaliśmy nawet drugiej mapy, bo nie umiem tego przejść, ale już przechodzimy.
I lecimy, kurczę, na start. Widzowie, jest superowo. Jesteśmy jako 13, może być fajnie. Jesteśmy w Roll On. Ja w to, to jest jakaś przeróbka. Jest dokładnie przeróbka takiego podstawowego, nie? Rolu. Takie coś było, co się tylko kręci i trzeba przejść dłużej, a tutaj trzeba dojść do mety. Bardzo ciekawe, no i myślę, że mamy dużą szansę, żeby to wyjść, przejść. Bo raczej to lubiłem zawsze. Więc myślę, że jest duża szansa. Chociaż tyle tu ludu się pcha na raz, że ja nie wiem. Nie wiem. Przeszedłem to. Sukces? Ale tutaj trzeba iść bardzo szybko. Trzeba iść z ludem wszystkim. No i nam się to udaje na razie. I nawet ładnie skoczyłem. Tutaj nawet poszło. Oj. Jestem na początku. Nie wiem. Udało się. Ale skaczę tak na full. Ludzie przechodzą, ale ja jestem raczej w czołówce. Bardzo ładnie mi to poszło. Fajnie, jestem w trzeciej. Okej. Mamy jakąś ostrą nową mapę. Tu lat? Dwa okrążenia tu są, czy jak to? Co tu? Dobrze, widzowie, nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić. Trzeba iść do przodu, tutaj trzeba iść. Tu w prawo, tu przez wodę. Tu się obracamy. My musimy, jakie kółko musimy zrobić? Jesteśmy w pierwszej, dobrą pozycję mamy, widzowie. Tyle. Nie wiedziałem, że tu trzeba przechodzić. Oni mają przewagę. Jak ten typ górą przechodzi? Oni idą górą. Ale dobrze to mi dało. Zablokowałem się. Ale widzowie idzie. I to takie dwa okrążenie? To chyba nie idzie zbyt dobrze. Wszyscy są przede mną. Ja poszedłem. Bo rekord świata idę. Idę po rekord świata. Nie, co? Jak to miał być rekord świata? Ja przegrałem. Dobrze, widzowie. A więc dzięki za oglądanie. Jeśli wam się film podobał, zostawcie oczywiście łapę w górę i subika na moim kanale z dzwonkiem, przypominam. No a my już ten odcinek kończymy, więc do zobaczenia w kolejnym. Cześć!